90 lat temu komunistyczna Rosja dopuściła się ludobójstwa. Ludobójstwa na Ukrainie poprzez sztucznie wywołany głód. Zginęło wtedy też co najmniej 100 tysięcy Polaków tam mieszkających. Dzisiaj Rosja atakuje różnego rodzaju infrastrukturę cywilną, infrastrukturę energetyczną, wodno-kanalizacyjną. Chce rzucić Ukrainę na kolana. Nie udało im się zniszczyć Ukrainy militarnie. Nie udało im się pokonać jej finansowo, bo płynie pomoc finansowa z całego świata. Dziś następna próba to wywołanie głodu w Afryce po to, aby doprowadzić do wielkiego napięcia, do wielkiego nacisku migracyjnego na Europę, a także stworzenie bardzo złych warunków wewnątrz Ukrainy, po to, żeby Ukraińcy cierpieli, po to, żeby oni chcieli sami doprowadzić do pokoju, który będzie pokojem na warunkach Putina. I o tym tutaj też rozmawiałem z prezydentem Zełenskim. Nie można do tego dopuścić. Ukraina nie tylko musi pozostać wolna, musi pozostać suwerenna, ale także musi być to ten pokój osiągnięty na warunkach ukraińskich, czyli suwerenność musi być osiągnięta w pełnej integralności terytorialnej. Dziś tutaj rozmowy z panem prezydentem i deklaracje Polski i innych krajów pomocy Ukrainie w eksporcie zboża świadczą o solidarności, o jedności nie tylko państw Europy Wschodniej, wschodniej flanki NATO, ale także całej Unii Europejskiej. To ważne, bo wojna na Ukrainie musi być wygrana przez wolny świat, musi być wygrana przez Ukrainę. To dla nas warunek naszego bezpieczeństwa. Panie premierze, Polska zaoferowała ze swojej strony 20 milionów euro. Czy wiadomo, w jaki sposób to pieniądze wykorzystane? Gdzie to wsparcie pójdzie? Tak, wiadomo, że poszczególne statki, które są ładowane ukraińskim zbożem, mają trafiać do Nigerii, do Konga, do Sudanu, do innych państw afrykańskich, a także na Bliski Wschód, na przykład do Jemenu, tam gdzie katastrofa humanitarna już się rozgrywa na naszych oczach. Nie możemy zamykać oczu na to, co się dzieje, ponieważ to będzie miało bezpośredni wpływ na nas. Dziś tutaj Polska włożyła swój bardzo istotny wkład, dołożyła bardzo istotną, zauważalną cegiełkę do budowy architektury pokoju i bezpieczeństwa w przyszłości. Będziemy budować ją razem z Ukrainą, z partnerami z Unii Europejskiej. Ta polska pomoc jest tutaj dostrzegana i doceniana. Czy Polska dalej będzie krajem, który jest w czołówce tych krajów, które pomagają Ukrainie? W naszym najlepiej pojętym interesie jest pomagać Ukrainie. Oni walczą o swoją wolność, ale walczą też o naszą wolność. My doskonale wiemy, co to znaczy żyć w niewoli rosyjskiej, żyć pod ruskim butem. Nie chcemy tego. Przyzwyczailiśmy się wszyscy do wolności i chcemy tę wolność utrzymać. Wiemy doskonale, że dzisiaj oni tam chyba pierwszy raz w naszej historii walczą za nas. Zwykle, jak pamiętamy z naszej historii, to my walczyliśmy za kogoś. Doceniajmy to i dlatego warto tą solidarność polsko-ukraińską, ale także rolę Polski jako organizatora wsparcia dla Ukrainy, organizatora sankcji utrzymać. Jest to bardzo doceniane w Stanach Zjednoczonych, w Brukseli, w Londynie, we wszystkich stolicach wolnego świata. Mówił Dziękuję pan premier bardzo. Dzisiaj o tym, jak duża jest analogia między tym, co robi teraz Rosja, a wcześniej robił Związek Sowiecki, między innymi jeśli chodzi o Wielki Głód. Czy uważa pan, że w innych krajach europejskich też ta analogia jest po prostu zauważana? To wydarzenie dzisiejsze, ta dzisiejsza konferencja zorganizowana przez pana prezydenta Zełenskiego jest właśnie dlatego ważna, aby uzmysłowić całemu Zachodowi, całemu wolnemu światu, że Rosja ima się, Rosja łapie się wszystkich możliwych metod po to tylko, żeby zrealizować swoje brutalne, terrorystyczne plany, żeby zdominować, skolonizować Ukrainę i inne kraje naszej części Europy. My nie możemy do tego dopuścić. To dlatego ta konferencja jest też ważnym wydarzeniem uświadamiającym, o co chodzi w wojnie na Ukrainie.